Gdy zakładacie uczucie spełnionego pragnienia, to następować to powinno z minimalnym wysiłkiem. Musicie kontrolować kierunek waszej uważności, ale należy to robić jak najmniejszym nakładem sił. Najlepiej zmieniacie swą przyszłość, gdy panujecie nad myślami w stanie podobnym do snu. Wtedy bowiem wysiłek zredukowany jest do minimum, a wasza uwaga wydaje się być kompletnie w stanie relaksu. Potem musicie nauczyć się utrzymywać swoją uwagę wewnątrz tamtego uczucia, ale nie poprzez używanie siły, nie poprzez zmuszanie się. Gdy tworzycie wyobrażenie i utożsamiacie się z nim, to nie życzycie sobie tego wówczas. Wy wyobrażacie sobie, że wy już jesteście tym. To wszystko, co robicie.